Jak panie wiecie, robię od czasu do czasu, jak wychodzą jakieś zapowiedzi na nowy rok, na nowy miesiąc płytowy, no to mówię o tych płytach, że był styczeń i luty. Teraz czekamy na to, co będzie w marcu. Jeżeli takie rzeczy się pojawią, no to oczywiście też to pokażę. Aczkolwiek dzisiaj opowiem wam o 5 płytach, na które ja sam osobiście w tym roku czekam. I to też nie czekam ze względów muzycznych, tylko czekam tak ogólnie z różnych względów. Dobra, to jest nie tylko raperzy, ale też jeden producent i od niego zacznijmy, Kubi. W 2019 roku, moim zdaniem, oprócz tego, co wyszło z Horrorcore, czyli Opał Pandora i Floral Bugs, to była jedna z lepszych płyt. Kubi, ta płyta jest po prostu genialna. Słuchanie jej nie męczy. Single są świetne. Po prostu i chciałbym coś nowego od Kubiego. Mam nadzieję, że w tym roku to wyjdzie. Ewentualnie tutaj można też dać Dimsa, ale ja po prostu wolę jakoś Kubiego, jakoś Kubi. Kubi mi się bardziej pozytywnie kojarzy. Też z tym, że ta płyta też mi się bardziej podobała. Utwory Dimsa są różne. Bo Papi Papi, czy tam było Ból, mi się bardzo zsiadły. Tak, na przykład tam wyszła Eldorado, które no moje zdanie średnie. I Gucci Mane to jest po prostu dla mnie, nie sobie to jest złe, ale to jest, nie jest, trafia mi w gust. Więc Kubi, wydaj coś. Dobra, miejsce kolejne, Sarius. Sarius pokazał w 2019 takie dwie odsłony siebie. Taką nową odsłonę siebie, taką uśpiewaną bardziej. To prawda, ja też śpiewał na przykład na utworze Dziecko Wojny, aczkolwiek tutaj jest cała płyta bardziej taka właśnie śpiewana. I to jest, moim zdaniem, po pierwsze zajebiste. A po drugie, w 2020 wyszedł taki single jak Złość, który przywrócił tą taką agresywną nawijkę Sariusa, która po prostu siada. Jakby był, zrobił taką płytę Sarius, gdzie połowa byłaby taka śpiewana, połowa byłaby taka agresywna bardzo, to myślę, że to by siadło. Nie, może nie siadło, aczkolwiek myślę, że trochę by to się mieszało ze względu na to, że te dwie strony. Aczkolwiek myślę, że jakby się udało jakoś to wyregulować tak, żeby dało się zrobić tego materiał cały, którego da się słuchać, to chciałbym, Sarius, proszę cię, wydać coś takiego, Sarius, jeżeli to widzisz. O, proszę ja ciebie. Sarius, proszę ja ciebie, to wytatuję sobie, kocham Sariusa na klacie. Nie no, to był żart, nie? Ale dobra, dobra. Niestety kolejny, Reto. Reto, który tak, 2017-18 wypuścił dwa albumy. 17 Kruk, 18 Boa. Boa mi zdecydowanie bardziej siadł niż Kruk. W 2019 roku też spodziewałem się, że wyda już płytę, aczkolwiek wtedy miał się Chill Wagon, wtedy pojawiły się Bangery od Chill Wagonu, tam był Reto i stwierdziłem, dobra, on robił z Chill Wagonem rzeczy, będę nie miał czasu na solową karierę. I mówię tak, liczyłem, że w 2020 to się wyjdzie i tak wyszedł Billy the Kid. Utwór, który też lubiłem, też który jak słuchałem, to po prostu się cieszyłem, że Reto coś wydaje, Reto coś wydaje. A tu jeszcze wyszedł po prostu utwór z Kurnym, wyszedł w grudniu, czyli Wagon 2.0. Całe szczęście, ale to na ten rok zapowiedział epkę. Nie epkę, Boże, czy ja gadam. Album, płytę nową. Czeka na nią. To w 2020 roku wypuścił utwór, album z Barricksonem, który w sumie też jest na tej liście. Ale taka solówka od Reta. Ja już po prostu myślę, że dobrze Reto zrobił, ponieważ wypuszczając dwa albumy, ludzie byli trochę przesyceni. Później tak naprawdę w 2019 z Chill Wagonem, 2022 single plus ewentualnie epka plus Chill Wagon 2.0. Ale ten głód na jego solówki tak nasiąkł, że chcemy tę solówkę nową, co jest moim zdaniem świetne. I miejsce kolejne, tutaj raper, o którym wspomniałem, Barrickson. W zasadzie bardziej Rekin, ponieważ miał wrócić do tej ksywki Tomek Borystki, ojciec z Chill Wagonu. Tak, to jest
Raper, którego ja bardzo szanuję, ponieważ znałem go w Gangu Albanii. Z Gangu Albanii nie pamiętam go najlepiej. Później sprawdziłem jego epki. Ja epki, Boże, co ja mam z tymi epkami, kurwa. Cocktail i Mołotow, gdzie Cocktail raczej średnio mi siadł. Mołotow było na początku perfekto. Byłem tym płytą zauroczony. Nawet na półce, nawet pewnie widzieliście w kolekcji, jak pokazywałem kiedyś kolekcję płyt. Była tam ta płyta. I po prostu teraz myślę, że jakby Borikson skupił się po tym na Chillwagonie, gdzie wydał właśnie te dwie rzeczy, dwie albumy Chillwagonu, plus tej płycie z Reto 420024. Jeżeli dobrze to powiedziałem, to super, w sensie nie pomyliłem cyferek, ale chyba nie. I chciałbym, żeby ta solówka nowa, może nie tylko dlatego muzycznie, ale też po prostu, żeby była nowa solówka od Bricksona, Rekina, po prostu od niego, żeby była. I miejsce ostatnie, ale to jest bardzo życzeniowe i to myślę, że większość z nas chciałoby. Kuban. Powiem tyle. Ja się bałem, że nie zdążę kupić płyty. Myślisz jeszcze przez premierę nowej płyty. Ta płyta nowa w ogóle nie wychodzi. Kuban oprócz Hot 16 nic nie wydał. Kurwa, Ace jest bardziej produkcyjnym raperem w tym momencie niż... Niż właśnie Kuban, ponieważ Kuban już chyba nie wiem, czy zakończył karierę. To jest wydał nie dość, że pojawił się na BDS-ie rewolucji romantycznej, to jeszcze wydał reedycję, gdzie jest Taste. Kuban wydał, jak myślisz, jeszcze później był chyba jeszcze w 2018 roku, na początku utwór z Szpakiem, który nazywał się Sami Swoi, to później oprócz tego, że zrobił Hot 16, to nic nie wydał. I tak naprawdę teoretycznie Rafał Kamil mówił coś o tym, że tutaj wiadomo na temat jego powrotu, ale po prostu nie wiem. Dużo chyba osób sobie zadaje pytanie, gdzie jest Kuban. Jest ten człowiek, który był uznawany za kota w młodym wieku, że jednego z lepszych artystów młodego pokolenia. Gdzie on jest? Nie mam pojęcia. I tyle. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie wiadomo, łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz, napiszcie, na kogo wy płytę czekacie w tym roku, a się z wami żegnam. Elo.